co teraz zrobimy? Nie wiem. Ty, może to wydrukujmy. Ej, kurde, w sumie? Mam pomysł. No. Wydrukujmy to, ale na drukarce 3D. Dobra, dobra. Idziemy drukować. Tak jak widzicie, on miał uszkodzoną felgę we wetrze. Także plan był taki, żeby wydrukować ją na drukarce Urbicum, bo ją wydrukowaliśmy na drukarce Urbicum z filamentów F3D Filaments. No nie, produktów. Zastanawiacie się pewnie, dlaczego są dwie połowy. Otóż plastik ma takie właściwości, że jest miękki i jakbyśmy założyli taką felgę na maszynę do zakłania tych oponek, no to pewnie by to się zgniotło. W każdym razie plan jest taki, mamy tutaj dziury, 16 dziur, będziemy to skręcać ze sobą na oponie już. Po czym mamy tutaj dziury do montażu na koło, montujemy na koło i jedziemy. I zobaczymy, czy będzie jeździć. Tak, my włożymy dętkę. Właśnie, zdecydowaliśmy się na dętkę, bo ponieważ to jest dwuczęściowe, to prawdopodobnie powietrze by nam bardzo uciekało, więc stwierdziliśmy, że odwrotnie? Obie części felgi zostały wydrukowane na drukarce Urbicum GX. Felga została wydrukowana z PLA. Cały wydruk trwał 40 godzin na dyszy 0,8 mm z prędkością efektywną 158 mm na sekundę przy przyspieszeniach 5000 mm na sekundę kwadrat. Ciekawostek, drukarka zużywała 3 kg filamentów w ciągu 24 godzin, a obie części ważą około 5,5 kg. No, to nasza oponka jest już gotowa. No i teraz bierzemy ją i wsadzimy ją do naszego wehikułu wspaniałego. Tak. Ja bym jeszcze włożył działający silnik Toyoty. Tak, działający silnik Toyota też wrzucimy do naszego wehikułu, zobaczymy, czy będzie działać. To jest jednak Opel, trochę inna technologia, ale Toyota to no, zobaczymy. No. Swoją drogą sprzedam Opla, nie? Ale no, to bierzemy i idziemy. Niestety felga była projektowana na inny samochód, gdzie jest inny rodzaj bębna hamulcowego. Dlatego tutaj nam to nie pasuje i stwierdziliśmy, że przekręcimy ją odwrotnie. To lecimy z tematem. No ale czekaj, bo jeszcze działający silnik Toyota. Znam trochę Marcina. Wiem, jak mi jest kierowcą. Więc bezpieczeństwo nie zaszkodzi. Pasy. Wygląda na to, że normalną jazdę felga przetrwała. I to bez problemu, więc chyba czas na trochę poważniejsze testy. Takie normalne testy, no. To lecimy z tematem. Pas.
felga wytrzymała. Także plan jest taki, żeby zmienić to na przód, jednak z przodu jest silnik, większe obciążenia. No spróbujemy w ten sposób rozwalić tą felgę. Jak nie, to mamy jeszcze coś na nas. Za nas. Jednak po dłuższym namyśleniu przełożymy tego na przód, bo niestety mamy hamulce, co jest trochę niedogodnością w tym wypadku, bo po prostu jest za płytko. Hamulec wadzi o śrubeczki. Czyli w sumie opona wraca na tył. To już będzie ostateczny test chyba. Felga nadal jest niezruchona. Poszliśmy tak całkowicie po bandzie w sumie. Czyli tak na dobrą sprawę podsumowując, to felga taka wydrukowana nawet w PLA jest znakomitą dojazdówką, nie? Nawet w sumie nie dojazdówką, bo do zakatowania. Może co to jeszcze można zrobić? No nic, no nie zrobimy. No koniec, no ten. Trzeba podsumowanie zrobić i tyle. Nasza felga przetrwała nasze profesjonalne testy. Pewnie fajnie było jeszcze przetestować to przy jeszcze większych prędkościach. 100, 120, 140 km na godzinę. Wiadomo, taka felga nie jest odporna na przykład na temperaturę, tak jak stalowa felga. Przy dużych prędkościach być może te śruby zaczęłyby się grzać i roztopiłoby to plastik. Nie wiem tego. Fajnie by to było przetestować. Pokazuje to w każdym razie, że druk 3D można wykorzystywać nie tylko do drukowania figurek, ale też do czegoś użytecznego. Na przykład taka felga wyszła nam kilogram lżejsza niż takie same koło ze stalową felgą. Więcej o tym filmie, o feldze, dokładne informacje znajdziecie w artykule, który jest na naszej stronie internetowej. Link znajdziecie w opisie do tego filmu. Zachęcam do subskrybowania kanału. To jest pierwszy odcinek z takiej serii Ekstremalny Druk 3D. Mamy jeszcze parę pomysłów. Jak wy coś wymyślicie, żeby można było użyć fajnie druk 3D w takich ekstremalnych warunkach, jak drukowana felga, dajcie znać, być może się tym zajmiemy. Do zobaczenia.